Atak na Ostrowiec Świętokrzyski, ukryte przesłanie ćwiczeń wojskowych, potrzeba integracji oraz milenijne cele rozwoju. O tym wszystkim już za chwilę w Telefaktach. Zapraszam. Te dzieci wspólnie z dziećmi zdrowymi fantastycznie funkcjonują. Widzę, że się integrują między sobą, spotykają się i rodziny, i dzieciaki. Jest to naprawdę bardzo fajna sprawa. Na 2 dni Ostrowiec Świętokrzyski zamienił się w teren działań zbrojnych. Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Terytorialnej przeprowadziło pozorowany atak na miasto. Ćwiczenia te miały ukryte przesłanie. Materiał Michała Mędaka. To tylko ćwiczenia, jednak oni traktują je zupełnie poważnie. Obrona Narodowa.pl, Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, grupa ludzi, która chce mieć realny wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju. To, co chcemy zrobić, czyli odbudować obywatelski komponent sił zbrojnych, czyli obywatele w mundury, i tak naprawdę wtedy mamy możliwość bardzo dobrego odstraszania przeciwnika, który potencjalnie chciałby być agresorem wobec nas. Do Ostrowca przyjechało ponad 200 osób. W ciągu 2-dniowych ćwiczeń chcieli sprawdzić scenariusz możliwego ataku na polskie miasto. Ćwiczenia miały być podsumowaniem całorocznej pracy. Ćwiczenie kompania w działaniach nieregularnych w terenie zurbanizowanym, bo taki tytuł nosi to ćwiczenie, będzie realizowane na zasadzie działań nieregularnych prowadzonych przez komponent obywatelskich sił zbrojnych, czyli obronę terytorialną. Scenariusz ćwiczeń do końca trzymany był przed uczestnikami w tajemnicy. Mieli oni działać w sytuacji zupełnie sobie nieznanej. Wszystko mogło się więc wydarzyć. Przed jednostkami obrony terytorialnej postawiono jednak określone zadania. Zabijaj mnie! Byłem podwójnym szpiegiem. Oni będą realnie walczyli i de facto też się będą czuli polskimi żołnierzami, tak jak my. Mamy tą samą sytuację, 2 różne zadania i to powoduje, że mamy bardzo wiele możliwości zakończenia tego ćwiczenia, bo powodzenie na jednym odcinku wcale nie sugeruje, że wygramy na drugim. Jednym z najważniejszych zadań było odbicie zakładników ze szkoły podstawowej nr 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ta część ćwiczeń miała też być najbardziej widowiskowa. Obok mieszkańców i samorządowców obserwował ją sam szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Stanisław Koziej. To o jego uwagę zabiegają w obronie narodowej. Wojska operacyjne, czyli to jest taka pięść, no, ale żeby ona mogła działać, no to musi mieć swobodę działania. Więc jeżeli wojska operacyjne tutaj są rybą, to my jesteśmy tą wodą, w której ta ryba pływa. Tak? Czyli po prostu, żeby wojska operacyjne mogły realizować swoje działania, my musimy im zapewnić swobodę, czyli właśnie odciążać ich działania na drugoplanowych kierunkach działania. Generał Koziej był pod wrażeniem pokazu. Jak przekonywał, tak duże zaangażowanie ludzi w działania o charakterze obronnym powinny zostać wykorzystane. No, każda z tych organizacji proobronnych ma swój statut, ma swoje zasady, ma swoje specjalizacje i tak dalej, i tak dalej. Także tu trudno przyjąć jakąś taką ujednoliconą platformę tej współpracy, ponieważ no, to są organizacje, które same dla siebie są sterem, żeglarzem, okrętem. I to dużo zależy od nich, czy chcą współpracować, na ile chcą współpracować, na jakich zasadach i tak dalej. Dla młodych uczestników tych ćwiczeń obrona narodowa to początek przygody z działaniami militarnymi. Chcą wiedzieć, jak mogą się bronić. Są gotowi walczyć o kraj. Tematyką paramilitarną zajmuję się już od 6 lat. Gdzieś tam na swojej takiej jednostce macierzystej w Siecach ćwiczyłem właśnie tą taktykę, uczyłem się właśnie pewnych jakichś takich rzeczy związanych z tym. Według starej łacińskiej maksymy, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, musimy zawsze utrzymywać stałą gotowość obronną, aby być gotowymi, jeśli taki konflikt miałby być. Oni są gotowi, choć z przebiegu ćwiczeń nie wystawiają sobie oceny wzorowej. Jak przekonują, zawsze jest coś, co można było zrobić lepiej. Nad całością czuwało specjalne centrum operacyjne wyposażone w technologię zapewniającą zupełnie inny wymiar prowadzenia działań zbrojnych. Będziemy mogli na bieżąco wpływać na sytuację.
bo ćwiczenie jest ćwiczeniem dwustronnym. Nie ma sztywno wyznaczonych ram. Nie odtwarzamy teatrzyku. Przeciwnik jest żywy, przeciwnik ma swoje zadania i ma swoje priorytety i on je będzie realizował. Także tak naprawdę nie wiemy, kto wygra. Najważniejsze dla nich, aby wygrała idea, którą promują. Projekt Odbudujmy Armię Krajową, który prowadzę, tak naprawdę opiera się o to, że tradycja Armii Krajowej i działania Armii Krajowej w czasie II wojny światowej mają bardzo duży wpływ i również tak naprawdę bardzo wiele wnoszą do tego, w jaki sposób funkcjonuje obrona terytorialna w czasie wojny i właśnie ewentualnej okupacji przez przeciwnika terytorium Polski. Ale dzięki tradycjom i temu wielkiemu zakorzenieniu, wydaje mi się, Armii Krajowej w mentalności Polaków, właśnie ta nazwa byłaby w pewien sposób odzwierciedlałaby tak naprawdę to, co chcemy zrobić, czyli odbudować obywatelski komponent sił zbrojnych. Choć w obronie narodowej z przebiegu rozmów z generałem Koziejem nie są zadowoleni, to nie zamierzają się poddawać. Wiedzą, że to, co robią, jest przede wszystkim z pożytkiem dla Polski. Przypominamy Państwu, jutro, 30 września, przypada 72. rocznica tragicznych wydarzeń na Ostrowieckim Rynku, gdzie w 1942 roku w zbiorowej egzekucji hitlerowcy powiesili 29 mieszkańców naszego miasta, stanowiących jego patriotyczną, intelektualną i finansową elitę. Uroczystości odbędą się jutro o godzinie 18 w kolegiacie pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. W tym dniu również na Ostrowieckim Rynku zaprezentowane zostaną fotografie z okresu okupacji hitlerowskiej. Wystawę plenerową będzie można oglądać przez najbliższy miesiąc. W ubiegłym tygodniu pokazywaliśmy, jak grupy integracyjne funkcjonują w przedszkolu. Dziś zaglądamy do szkoły podstawowej. Tutaj także grupy te się sprawdzają. Niestety, jak na potrzeby miasta, jest ich za mało. Choć szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim jest 11, to tylko w jednej z nich funkcjonują klasy integracyjne. To jest nasza perełka. To są klasy fantastycznie funkcjonujące. Szkoła podstawowa nr 14, funkcjonująca w Zespole Szkół Publicznych nr 2 na osiedlu Stawki w Ostrowcu, klasy integracyjne prowadzi od 2007 roku. Początki nie były łatwe. Bardzo przykre spotkanie, kiedy to rodzice dzieci zdrowych wstali i stwierdzili, że oni nie życzą sobie, nie chcą. Po dawnych oporach obecnie nie ma śladu. Co rok do klasy integracyjnej zostawiamy 5 miejsc dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast wśród pozostałych 15 jest zwykle 2 razy więcej chętnych. W klasach integracyjnych kształcić mogą się dzieci niedosłyszące, niedowidzące, z upośledzeniem w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, autyzmem czy zespołem Aspergera. Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 2 Katarzyna Goworek zapewnia, że dzieci mają w szkole świetną opiekę także ze strony kolegów i koleżanek z klasy. Pierwsza klasa nasza integracyjna jest w tej chwili już w drugiej klasie gimnazjum. I tak dużo się opowiada o tym, jacy to gimnazjaliści są źli. Nieprawda. Czasem popełniają błędy, natomiast są fantastyczni. I jak nie ma Patryczka naszego, który jeździ na wózku, to wszystkim go bardzo brakuje i wszyscy się dopominają i dopytują, kiedy Patryk już do nas wróci. Nauczyciel Beata Tarnowska zapewnia, że praca w klasie integracyjnej nie jest trudniejsza niż w klasach tradycyjnych. Nie, jest nas dwie, współpracujemy ze sobą, dzieci się świetnie odnajdują w naszych klasach. Okazuje się, że potrzeby istnienia klas integracyjnych są ogromne, co pokazał zwłaszcza ten rok. Niestety nie wszystkie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością mogły zostać przyjęte, bo tych miejsc jest tylko 5. Tylko 5 miejsc w szkole podstawowej na cały Ostrowiec Świętokrzyski. A szkoda, bo klasa integracyjna to korzyść dla obu stron i tak naprawdę nie wiadomo, które dzieci korzystają bardziej. Od 22 do 26 września uczniowie niepublicznej szkoły podstawowej oraz niepublicznego gimnazjum imienia Stanisława Konarskiego w Ostrowcu wzięli udział w projekcie realizowanym przy współpracy Międzynarodowej Organizacji Studenckiej ISEC. Dzięki niemu mogli poznać kulturę Rosji, Wenezueli i Sri Lanki, a także doskonalić język angielski i hiszpański.
tydzień w Ostrowcu Świętokrzyskim gościli wyjątkowi goście z Rosji, Sri Lanki i Wenezueli. Ania, Chris i Malit to wolontariusze, którzy do Ostrowca przyjechali w ramach projektu realizowanego przez niepubliczne gimnazjum imienia Stanisława Konarskiego wspólnie z międzynarodową organizacją studencką EISEC. Tym razem jest to projekt Make It Possible, adresowany głównie do uczniów szkół gimnazjalnych. Celem tego projektu jest przybliżenie uczniom zagadnienia milenijnych celów rozwoju, do których osiągnięcia zobowiązali się członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych, rozwój młodego człowieka jako obywatela świata i przede wszystkim poznawanie nowych kultur i rozwój kompetencji językowych. Dzięki obecności Chrisa z Wenezueli uczniowie mogli doskonalić nie tylko język angielski, ale także hiszpański. Porównując z Wenezuelą, zauważam, że system edukacji w Polsce jest bardzo dobrze rozwinięty. Takie projekty są bardzo ważne, bo w nauce niezwykle istotne jest poznawanie nowych kultur, dziedzin i osób. Tematyka projektu była bardzo ambitna. Uczniowie gimnazjum wspólnie zastanawiali się, dyskutowali i szukali sposobów, m.in. na wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu na świecie, czy ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Mogę powiedzieć, że uczniowie bardzo dobrze na te problemy reagują, proponują wiele rozwiązań i na temat tych zagadnień często mają dużą wiedzę. Dyskusją o równości płci czy ochronie środowiska naturalnego towarzyszyły tematy nieco luźniejsze. Wolontariusze za pomocą multimedialnych prezentacji pokazywali i opowiadali o swoich krajach, ich historii, kulturze i obyczajach. Dowiedziałem się wielu zwyczajów kultur i ich obyczajów tradycyjnych, ich jedzenia z wielu krajów, z Wenezueli, z Rosji, ze Sri Lanki. Jest to bardzo ciekawe, no i myślę, że nam się to przyda też. To jest nauka, trochę zabawy. Ale ogólnie jest bardzo miło. Możemy nauczyć się wielu różnych słów i jak jest w ich krajach. Dużo informacji z różnych krajów, Wenezueli na przykład. Dużo więcej słów po hiszpańsku, angielsku. Mieszka u mnie Chris, więc jestem bardzo zadowolona, bo mogę również wspomagać swój hiszpański język, równie jak angielski. Na projekcie zyskali jednak nie tylko uczniowie gimnazjum, ale i szkoły podstawowej, a nawet przedszkolaki. Chris właśnie po pierwszych zajęciach wrócił, powiedział, że jest pod wrażeniem tej klasy 5, 6, że oni sobie radzą, że rozumieją. Uczniowie chcą z nami rozmawiać, nawet w młodszych klasach umieją się z nami komunikować. Za każdym razem, jak pójdziemy do przedszkola, słyszymy. Współpracę z wolontariuszami cenią sobie także nauczyciele, bo dla nich to urozmaicenie lekcji. Takie osoby jak Chris to skarb na lekcji. Make It Possible to czwarty projekt realizowany w niepublicznej szkole podstawowej i gimnazjum imienia Stanisława Konarskiego. W ubiegłym roku szkolnym placówkę odwiedziło 8 wolontariuszy z Malezji, Indonezji, Rosji, Włoch, Egiptu i Ukrainy w ramach 3 projektów PEACE, International Kindergarten i Enjoy My Origin. W tym roku planowana jest realizacja kolejnych projektów EISEC. Dla fanów lokalnego sportu miniony weekend nie był zadowalający. Siatkarki KSZO przegrały w sobotę z Budowlanymi Łódź 1-3. W Świdnicy w kolejnym meczu pierwszoligowym nasi szczypiorniści polegli w walce ze świdnicką drużyną. Mecz zakończył się wynikiem 29-27 dla gospodarzy. A w niedzielne popołudnie piłkarze KSZO 1929 przegrali z Łysicą Bodzentyn. Pomarańczowo-czarni stracili gola już w drugiej minucie spotkania. Bramka ta ustanowiła końcowy wynik meczu. W Telefaktach to już wszystko. Więcej sportu już w środę w cotygodniowym magazynie, na który serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro.